w poniedziałek po godzinie 6. Razem ze mną będzie Radosław Nałęcz. Karol Gnat, niskie ukłony. Małgorzata Łukowska przygotowała program. Bartek Bielecki dzisiaj odbiera od Państwa telefony, a Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała audycję. Dobrego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia, a teraz czas na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Sławomir Nitras, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, członek zarządu Platformy Obywatelskiej. Człowiek zdyszany, bo tak biegł, bo mu się coś źle odczytał, tak. Nie, dużo pracy w Sejmie. Cieszę się bardzo, że jestem przez wiele lat bliski mojemu sercu Trójce. Chyba z 7 lat mnie tu nie było. Wie pan, inni mają jeszcze gorzej. Ale jeśli pani pozwoli, to z tej okazji chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie pana Marka Niedźwickiego i pana Wojtka Mana. Panu, panie Wojtku, dużo zdrowia. Nie wiem, czy nas słuchają, ale proszę bardzo, pozdrowienia poszły. Panie pośle, jeśli niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej mówią publicznie, że nie ma w Sejmie różnicy zdań co do pomysłu przymusowej relokacji migrantów, to dlaczego nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałą i też nie chcą zapowiadanego przez Jarosława Kaczyńskiego referendum w tej sprawie? No i 3 dni temu, nie więcej, chyba z 6 dni temu byłem w Międzyrzeczu. Taka niewielka miejscowość na granicy lubuskiego i Wielkopolski. Ku mojemu zdziwieniu spotkałem grupę chyba z 40 Pakistańczyków, którzy tam pracują. Rozmawiałem z nimi. Nieźle mówili po angielsku. Przecież Polska jest pełna ludzi z Azji. Jest. Dowożą nam jedzenie. Nie Ukraińców. Dowożą nam jedzenie. Wożą nas taksówkami. Tak, to co pani mówi, to jest raczej specyfika Warszawy, dużych miast. Ale oni są już nawet w małych miastach. No i co z tego ale wynika? Zgodzi się pani, czy państwo są przeciw, się pani, czy za? Jeśli chodzi o przymusową relokację. Ale konkretnie, że pani Boże, 8 lat temu. Pan się spóźnił, mamy mniej czasu, więc no, nie może pan... ja bardzo nie konkretnie pani odpowiadam. O Międzyrzeczu mi pan opowiada. A Międzyrzecz to nieważny? No super ważne, tylko ja pytam. No to niech mi pani pozwoli odpowiedzieć. Jakie jest zdanie Platformy w tym momencie w sprawie przymusowej pani, relokacji? Proszę bardzo. Odpowiadam. Do brzegu. Polska jest pełna ludzi ze wschodu, z dalekiej Azji i to stało się w ciągu ostatnich 8 lat. Nie wcześniej. Tych ludzi wcześniej w Polsce nie było. Natomiast cała ta PR-owska zagrywka pana Kaczyńskiego, dosyć rozpaczliwa moim zdaniem, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się PiS i rząd, jest próbą zmienienia narracji kampanii wyborczej, która dzisiaj toczy się wokół pieniędzy z KPO, wokół praw kobiet, wokół tych dramatów, które dzieją się w szpitalach i wychodzi raptem, nie wiadomo dlaczego, ja wtedy siedziałem na Komisji Spraw Zagranicznych w zupełnie innej sprawie, wychodzi nagle na mównicę Kaczyński i zaczyna mówić, że trzeba uchwałę w sprawie 2000 imigrantów, którzy, 2000, którzy mają do Polski przyjechać. No dobrze, 150 tysięcy rocznie. Ale panie, dlaczego ja mam odpowiadać na pytania, które stawia Kaczyński? 150 tysięcy. Ja stawiam to pytanie. No to ja pani odpowiadam. 150 tysięcy ludzi z Azji, dalekiej Azji, przyjeżdża do Polski co roku. Czyli a pani państwo mi każe, są za. A pani mi za. No, proszę pani, ja mówię o faktach. Ja a rozumiem, pani mi mówi, że ja mam się odpowiadać Kaczyńskiemu. Nie. A to może niech mi wreszcie Kaczyński odpowie na nasze pytania. Dlaczego rozwalili grupę Azoty? Dlaczego dzieje się w szpitalach z kobietami? Co się dzieje? Dlaczego ja mam odpowiadać na jakieś głupie pytanie czyli Kaczyńskiego o 2000 w jakiejś uchwale, którą sobie na kolanie napisał, żeby ratować swoje sondaże? Jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej? To jest wydumany problem. No przecież pani widzi różnicę skali. 150 tysięcy ludzi z Azji w Polsce co roku za rządów PiS-u i Kaczyńskiego, a uchwała w sprawie 2000, którzy mogą ewentualnie przyjechać lub czyli nie przyjechać. Ma problemu. No, nie, problem, znaczy, zjawisko jest. Czy to jest problem, czy to nie jest problem, to różnie ludzie oceniają. Na pewno widzimy, że w Polsce, której 8 lat temu, przed rządami PiS-u, nie było ludzi z dalekiej Azji. No może pojedyncze jednostki. Dzisiaj jest ich bardzo dużo. No możemy o tym rozmawiać, czy to jest problem, czy nie, ale to PiS doprowadził, czy zarządów PiS-u do tego doszło. No dobrze, żadna, ale uchwała, żadna uchwała o 2000 dodatkowych imigrantów tutaj nic nie zmieni. Ale dlaczego pan mówi, że ja zadaję głupie pytanie? Ja tego nie powiedziałem. Nie, no powiedział pan, że to jest głupie pytania Kaczyńskiego. No tak, no dobrze, ale ja zadałam pani panu pytanie. Pani po prostu powtarza. Nie, no ja pytam też. Ale pani ma do tego prawo. To nie jest tak, że są pytania jakieś takie zarezerwowane do jednej osoby. Chcę pani powiedzieć, że nie ma pytań głupich? One są. I ten problem, który próbuje dzisiaj sztucznie wywołać Kaczyński, jest po pierwsze sztuczny, ale zwrócę pani uwagę na jedną rzecz, bo to jest duża analogia. Parę lat temu w sposób absolutnie sztuczny wywołał on problem zmieniając de facto rękami pani Przyłębskiej ustawę antyaborcyjną, zaostrzył prawo aborcyjne. I też wydumany problem wtedy, wydumany absolutnie problem. I dzisiaj mamy tego konsekwencje. Kobiety umierają w szpitalach z powodu zmiany tego prawa. Czym się skończy no, ten ale prawo znowu się nie zmieniło. Akurat te ostatnie przypadki nie były. Proszę
pani. Pani jest kobietą. Pan idzie tym wszystkim kobietom na ulicach, powie, że prawo się panie w Polsce pośle, ale pan sugeruje, że to wynika z prawa. Oczywiście, nie, że wynika. Nie, no ale co wynika? No, przecież ta zmiana Kaczyńskiego. W tych przypadkach to nie było żadnej aborcji. Proszę pani, Lex Kaczyński, bo to tak trzeba nazwać. Lex Kaczyński. Płodu. A pamięta pani słowa Kaczyńskiego, który powiedział, że będziemy dzieci z wadami, będą się rodzić, będziemy ich chrzcić i potem będą umierać, a kobiety dostaną pokoiki panie do pośle, wypłakania się. Pamięta pani te słowa? Dzisiaj to są konsekwencje tych słów i tych decyzji. Tylko, że teraz nie mamy do czynienia z takimi przypadkami. Ale mamy do czynienia z takimi przypadkami, że lekarze nie udzielają pomocy kobietom, które mają obumarłe albo niezdolne do samodzielnego życia płody. Mamy, proszę pani, ja idąc do pani słuchałem audycji w konkurencyjnej stacji, gdzie lekarz perinatolog to mówił. Ja bardziej wierzę jemu niż pani i panu Kaczyńskiemu w tej sprawie. Ale w czym mi pan nie wierzy? Powiedziałem, że bardziej wierzę lekarzowi, doktorowi perinatologii, który rozmawiał z panią redaktor Wielowiejską w innym radio, niż pani w tej sprawie, bo jest dla mnie autorytetem. Ale ja tylko mówię, panie pośle, o tych ostatnich przypadkach, a ja że tu mówię, nie chodziło o wady płodu. A ja, no, ale oczywiście, że chodziło. Przecież te kobiety nie miały zdrowych ciąż. Te kobiety miały zagrożone ciąże, które w konsekwencji doprowadziły do ich śmierci. Były zagrożone. A lekarze nie udzielali im było pomocy. Było zagrożone ich zdrowie i życie. No, umarły, proszę pani. Ale w tych przypadkach można dokonać aborcji. Ale nie zrobiono tego. Wie pani, prawnie. Ale to dlaczego nie zrobiono? Dlatego, że atmosfera prawna i otoczenie prawne, i atmosfera, którą stworzono, doprowadziło do sytuacji, że w szpitalach się tego nie robi. Czy pani słyszała w Polsce, że są szpitale, które odmawiają wykonywania usług medycznych, które mówią, w naszym szpitalu się tego nie robi, niech kobieta umiera, w naszym szpitalu się tego nie robi, bo i jesteśmy błogosławieni. To są fakty. I tak być nie powinno, chyba pani, że obok jest szpital, tak jest, do którego można odesłać. A jakim prawem, proszę pani? A co to, szpital korzysta z jakiegoś prawa, klauzuli sumienia? Szpital? Szpital ma sumienie? Nie, szpital. To jaka, są jaka ludzie. Religia? Ale jaka religia? Ale tam cały szpital tego nie robi. A to jest usługa medyczna. Jaki szpital ma sumienie? To jaka religia? To mówi katolicyzm, mówi, że szpital ma sumienie. Państwo również są za likwidacją klauzuli sumienia. Wie pani, to się dyskusja w tej sprawie. Na pewno to, co się dzieje dzisiaj, kiedy klauzula sumienia jest rozciągnięta na szpitala, za chwilę będą na przystanki autobusowe rozciągnięta, to jest jakaś aberracja. To jest absolutna aberracja. No, ale to jest chyba troszkę aberracja. Co pan mówi o tych przystankach teraz? Ja rozumiem, że mówię. Chcę pani pokazać, jaką aberracją jest rozciąganie tego na budynki szpitali. No przecież to jest aberracja. Zgodzi się. No dobrze, pani. Ale jeśli chodzi o lekarzy, czy ona powinna pozostać? A ja mam poważne wątpliwości. Jeżeli ginekolog, wie pani, jeżeli dentysta mówi, że jemu klauzula sumienia nie pozwala wyrywać zębów, które powodują infekcje w organizmie, które w konsekwencji mogą doprowadzić do śmierci, bo on ma jakieś przekonania. Wie pani, są wyznania na świecie, no chociażby Świadkowie Jehowi, którzy nie zgadzają się na transfuzję. No nie zgadzają się, rzeczywiście. Rodzice się nie zgadzają teraz, na transfuzję w przypadku lekarz, który wyznaje taką religię, taką wiarę, może odmówić pacjentowi transfuzji, jeżeli on potrzebuje transfuzji krwi, albo przeszczepu zrobić. No gdzie jest granica tego szaleństwa? Przecież mówimy o zabiegu, który ratuje życie kobiet. To jest kwestia organizacji, dlatego że nie, proszę pani, jak pan to wie, jest kwestia... Francja, Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone też mają klauzulę sumienia. Wie pani, czego to jest kwestia? To jest kwestia tego, żebyśmy oddzielili dwie sfery. Tak jak mówił to Jezus Chrystus. To jest cesarskie, a to jest boskie. Leczenie ludzi nie jest boskie. Leczenie ludzi jest ludzkie. I musi być oderwane od jakiejkolwiek ideologii. Od jakiejkolwiek. Wczoraj mieliśmy debatę o in vitro. To nie jest ideologia. Religia to nie jest ideologia. Ale z religii... Jest wolność sumienia. No ale więc... proszę pani, ale wolność sumienia nie może polegać na tym, że ktoś, kto jest lekarzem, odmawia pacjentce leczenia. Wie pani, wczoraj mieliśmy debatę o in vitro. Wie pani, kto reprezentował rząd na debacie o in vitro? Pan Dobrowolski, przedstawiciel Ordo Iuris. Sekta, która jest przeciwko edukacji seksualnej, jakiejkolwiek, która jest przeciwko antykoncepcji. To jest sekta, proszę pani. Znaczy, normalny świat tak nie wygląda. A nami rządzą jacyś zideologizowani. Klauzula sumienia raczej nie. I aborcja do 12 roku życia, jak pan mówi, no, jakiego 12 roku? Przepraszam, 12 tygodnia życia bez kompromisów, tak jak pan mówi. Pomyliłam się. Co to znaczy bez kompromisów? No przecież... Takie są hasła. Bez kompromisu. Był kompromis aborcyjny. Pani, myślę, że o to chodzi. Ja nie rozumiem słowa bez kompromisów. Przecież pan to mówił, że nie ma powrotu do kompromisów. Nie ma. Bez powrotu do kompromisu, który funkcjonował, tak zwanego kompromisu. Na hasłach zgoda. Podczas procentu. Tak. Uważam, że kobiety mają prawo. Jest hasło. Aborcja bez kompromisów, dlatego uważam, to cytuję. Uważam, że kobiety, podobnie jak w innych krajach europejskich, powinny mieć prawo decydowania do 12 tygodnia
o ciąży. I to nie jest kwestia pomyliłam się, tylko są bardzo różne przypadki w życiu. A proszę pamiętać, że w żadnym cywilizowanym kraju na świecie, a na pewno w Europie, to się nie odbywa bez wsparcia psychologicznego, bez rozmowy, bez jakiegoś prowadzenia tej kobiety. To nie jest tak, że ona sobie idzie i mówi, poproszę aborcję, proszę bardzo, niech pani się położy, już robimy. Nigdzie tak to się nie odbywa. I nie spłycajmy tego problemu. To są poważne sprawy dotyczące życia. Znaczy, to są ludzie, którzy to robią. Tego nie zarzucą w tej chwili pani. To są poważne sprawy i trzeba do nich podchodzić z powagą, z pewną taką też wrażliwością w stosunku do wszystkich. I tyle. Poważna sprawa. Nie upolityczniajmy jej na poziomie Kaczyńskiego. Jesteśmy zbyt inteligentni. Panie pośle, czy państwo przypadkiem nie przesadzają z tą możliwością sfałszowania i chęcią i możliwością sfałszowania wyborów? W którym momencie można sfałszować wybory, jeżeli państwo będą mieć swoich mężów zaufania, Prawo i Sprawiedliwość też będzie mieć swoich mężów zaufania. Przepraszam. Jest Państwowa Komisja Wyborcza, która nad tym wszystkim czuwa. To jest właściwie takie wotum nieufności wobec tej Państwowej Komisji Wyborczej. To jest na pewno dowód takiego bardzo poważnego przyglądania się tego, jak funkcjonuje Państwowa Komisja Wyborcza, dlatego że kiedyś Państwowa Komisja Wyborcza to byli niezależni sędziowie, a dzisiaj jest ona zdominowana przez działaczy PiSu, a nie sędziów. Czyli może, przepraszam, czy ta komisja może, za przeproszeniem mówiąc kolokwialnie, skręcić wybory? Jeżeli pełnomocnikami, komisarzami wyborczymi zostali współpracownicy pana Ziobry, w połowie przypadków, jak donoszą media, no to proszę mi wierzyć, ja do żadnego współpracownika pana Ziobry jako obiektywnego arbitra w wyborach nie mam za grosz zaufania. Wie pani, jest tak, ale Bogiem ma prawo, panie pośle, i pewnie pan to przyzna, nie ma takich ludzi, którzy są zupełnie niezależni. Jedni sympatyzują z jedną stroną, drudzy z drugą, tak sobie z sędziami, panie pośle. To nieprawda, proszę pani, to jest relatywizowanie. Albo ktoś jest sędzią. Jakie relatywizowanie? No takie, że nikt nie jest uczciwy. Nie, są ludzie uczciwi. Ja nie powiedziałam, że nie jest uczciwy. Ale każdy uczciwy. Ma, proszę pani, ma procedurę wyborczą. Dlatego, że ktoś jest z kim związany, to będzie fałszował wybory? Proszę pani, jeżeli dzisiaj będzie mecz Polska-Niemcy, który z wielką przyjemnością obejrzy, to chyba pani oczekuje... Chyba jutro? Nie, dzisiaj, w piątek. Tak? To chyba oczekuje pani, że ten mecz będzie prowadził sędzia, a nie rezerwowy piłkarz którejś z drużyn. Jeżeli to jest bliski współpracownik Ziobry, to on jest zaangażowany po jednej z stron. A mecze nie prowadzi piłkarz rezerwowy, tylko sędzia, niezależny sędzia, który ma jakieś certyfikaty. I my tylko chcemy, żeby sędziowie przeprowadzali wybory. I kiedyś tak w Polsce było, a dzisiaj tak nie jest. No to, czyli nawet pani, mogą nie pomóc wasi ci ludzie pilnujący wyborów? Pomogą. Proszę pani, my będziemy tak tej procedury pilnować, że pomogą. I obiecuję, że przypilnujemy. Ale też na etapie liczenia głosów przez PKW? Tak? Pani, na wszystkich. Której pan nie ufa? Na wszystkich etapach. I powiem pani tak. Dlaczego nie wierzymy? Mhm. Dlatego, że parę lat temu w Polsce wybory były według standardów europejskich bardzo okej. Okay. Wszyscy stawiali za pewien wzór. Wybory prezydenckie wiele w Polsce zmieniły, bo po tych wyborach OBWE napisało bardzo krytyczny raport na poziomie naprawdę takich krajów jak Białoruś, że u nas się manipuluje kampanią i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli PiS posunął się do tego, a strach zajrzał im w oczy, że mogą te wybory przegrać. Manipulowali kampanią, ale w którym... No niech pani nie żartuje, jesteśmy w Trójce, wie pani. Ale no, ja nie żartuję, ja nie pamięta pani, jaką rolę publiczne media bardzo odegrały? Panie pośle, czy pani pamięta, czym się różni Trójka dzisiaj od tej Trójki sprzed wielu lat, której ja byłem słuchaczem? Panie pośle. No tak właśnie manipulowali. Tak się świat zmienił. Ale proszę mi pozwolić kończyć. No właśnie chciałam, żeby pan podał jakiś jeden konkret PiS, manipulowania no wyborami prezydenckimi, bo już jesteśmy po czasie. Pani mi da szansę, to zrobić. Proszę bardzo. Jeżeli pani pamięta, jak PiS manipulował mediami publicznymi w kampanii, żeby Duda wygrał z Trzaskowskim, to ja podejrzewam, że jest w stanie pójść krok dalej, żeby Kaczyński wygrał z Tuskiem. Ze strachu. A my chcemy, żeby... Chciałabym powiedzieć, że rozmawiałam z kandydatem prezydentem Dudą. Kandydat Trzaskowski nie chciał przyjść. Tego samego dnia wystąpił Borys Budka niejako w jego imieniu. Więc ale to chyba trochę jest inny temat, proszę pani. Więc nie wiem, jaka to jest manipulacja. Proszę pani, to niech pani sobie odtworzy, jak wyglądały wiadomości. Niech pani sobie przypomni, jak KRUS, ZUS pisał pisma do ubezpieczonych, że trzeba głosować na Dudę. No proszę pani, w państwie demokratycznym ktoś pisze, instytucja pisze, na kogo trzeba głosować, państwowa, ubezpieczalnia. No co to jest za standardy, proszę pani. I przekroczyliśmy czas, co też jest ponad standardowe. I mam nadzieję, że jak pana zapraszam następnym razem, będzie pan mniej napastliwy. Dziękuję bardzo, Sławomir. Nie mogę tego obiecać, jeżeli to była napastliwość. Platforma Obywatelska.